I mam do was takie pytanie teraz. Jakie auto najlepiej byłoby według was kupić? No, dużo tu osób już zgaduje, co ja chcę kupić. Już tutaj dużo osób wie, co ja kupię. Może tego? Type D? Auto Union jakiś tam. Tu mamy jakiegoś Bentleya? Pewnie Bentleya chcecie, albo jakieś BMW M4 GTS. Dobra, nie będę was wkręcał. Tutaj dużo osób już zgadło, więc wiadomo, że chodzi o dwa Bugatti. Bugatti Veyron i Bugatti Chiron. Czyli tam Chiron. Ale najpierw sobie sprawdzimy tego Chirona. Możemy sobie tu wybrać jakieś inne malowanie do niego. Weźmy sobie czerwone malowanie. Fajnie wygląda. I tak sobie wygląda. Patrzcie, nie ma silnika. Dlaczego on tu nie ma silnika? Schowali mu silnik? Czemu to? Jak on jedzie 400 na godzinę? Tak sobie... What? Ja nie widziałem jeszcze tego środka. Co to jest? To jest elektryk chyba. Nie? To jest samochód elektryczny. Jak to jest? Chyba samochód elektryczny, nie? Bo nie ma silnika w ogóle. Tylko taki duży jak na samochód elektryczny. Gdzie on ma ten silnik? To jest taki ulepszony Passat, tak mocno po tuningu. Zobaczmy, zobaczcie. W ogóle nie da się silnika ulepszyć. Nawet nie da się zainstalować żadnego innego. Możemy mieć standardowy. No tak to jest w elektrykach przeważnie, nie? Nie wiem w czym on ma silnik. Gdzieś tam ma. Dzięki killer za znajdź. Możemy mu świetny spoiler zainstalować. Możemy, no, opony ma już jakieś najlepsze. Możemy go zrobić na dragi. Nie wiem, czy jest sens go robić na dragi. Możemy mu kapcie poszerzyć. Dobra, to robimy go na drift. Tylko muszę mu zmienić napęd na tył. Nie będziemy mu tutaj... będziemy nim driftować. Pewnie, że tak. Zrobimy go na driftik, to usuniemy ten przedni spoiler. Pyk. Ej, o co wam chodzi? Wy się bardziej odpaliliście, jak ja poszedłem do dziewczyny, niż jak ten. Niż jak gram i tuninguję Bugatti Chirona na drift. Teoretycznie nie wygląda jak na drift, nie? Ja już zapomniałem, jaki on ma dźwięk. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co się da z nim zrobić. Ej, to będzie szok. Jak on będzie driftował... Zrobiliśmy mu napęd na tył w ogóle. To jest bardzo ciekawe. I... Jak ma napęd na tył, to może będzie jakiś szybszy. Tu zobacz, jaki ten, negatyw od razu. Kurde, negatyw na przednich kołach. Ah, shit! Dobra, zobaczymy, co to będzie. Obniżony do maksa, tak, że kapcie obcierają obotniki. Jakoś to będzie. Ależ on brzmi pierniczony. To ciekawe, jak Veyron brzmi. Posłuchamy go też. Jedziemy podliftować, on jest zrobiony teraz na drift. Kurde, nikt nie miał takiego drugiego samochodu na drift chyba. Nie no, są jeszcze droższe. Co się nie da, zobacz. Robimy wszystkie strefy driftowe. O kurde. Dobrze leci. Ale on, kurde, za bardzo się zbiera. Jest mega przyczepny. Czy dałem napęd na tył? Tak, jest tylko napęd na tył. Naprawdę, ja go zrobiłem na drift. A on ciśnie pięknie. Ale jak widzicie, w tej grze wszystko da się zrobić. Też Bugatti Chirona mieć na drift. Nie ma sprawy. Załatwione. Zwiększ ciśnienie. Mówisz? Żeby z tyłu zwiększyć? No w sumie. Nie no, na razie leci. Ale fajnie brzmi. Ja go porobię później na wyścigi, tylko teraz tak dla jaj sprawdzę, jak się nim driftuje. Skróciłem mu biegi. Więc dodatkowo powinien być kozacki. I on w standardzie jest taki bardzo trudno sterowny. Ale przyspieszenie ma nieziemskie. Tylko tyle wam powiem. Wow, nawet się jakoś trzyma. Mam takie wrażenie, że na tym napędzie na tył jest mega przyczepny. Mimo wszystko. Patrzcie, jak ja tu stanty robię. Shit.
Takie Bugatti firma wystawiła na Automoto za prawie 19 milionów. To czemu on w Porsche tyle nie kosztuje? Tylko jakieś 2 miliony 400 kredytów. Co jest? Ale Ferrari GTO, 250 GTO, kosztuje chyba jakieś 51 milionów funtów, czy coś takiego. Bugatti się nie umywa. Daj spokój, on kurde... Ciężki jest. Dobra, spróbujemy tu ogarnąć jakiś wynik w tym Bugatti. Na benzynę przyłącz, będzie szybciej. Człowieku, ma tu paliwo rakietowe. Komora gazowa z tyłu i elo. O! Oh. Patrz, patrz, patrz! Hehe! 101 tysięcy! Czy może być lepiej? Czy na 400k subów będzie Pato Stream? Ej, ostatnio żeśmy robili Willy Garbusem. Czy może być coś gorszego niż to? Moim zdaniem to był Pato Stream już wtedy. Bożeż mordę. Ale wiecie co? Łatwo go przesterować. O, to jest jednak samochód wyścigowy. Naprawdę trudno nim tak ładnie latać jak innymi samochodami. Na szóstce driftuj. Coś ty, przy tej prędkości on jakoś ten, super przyczepność łapie. Czy można ten spoiler zmienić na nieregulowalny? Znaczy ten spoiler, który jest zainstalowany teraz, on jest nieregulowalny. Jak to się wymawia? Nie można go regulować. Można zainstalować ten, który można regulować i to jest taki stały, on jest beznadziejny. Kto by kupował Bugatti i chciał taki beznadziejny spoiler mieć? Dziękuję Killer za donacik. Teraz zerknę. No dobra, może ostatni. Dziękuję. Dziękuję, Killer Danonej. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. I jest. 124 tysiące. To dużo, czy nie? No, mój rekord nie został pobity. Aha, on musi mieć teraz wyższą wagę. Ta sama moc, 1100 kW. I no, no i tyle. Zobaczymy, jak będzie jeździł. Ja bym go przetestował na Goliacie, jestem strasznie ciekawy. Dawaj go do klasy X. Nie no, kurde, ja lubię mieć takie samochody w klasie S2, żeby można było się na multiku ścigać nimi. Rób nim Willy. Oj, nie wiem, tym samochodem chyba byłoby bardzo ciężko zrobić Willy. Dobra, mamy porobione pod wyścigi. Wow, zszokowany jestem i to grubo. Ależ on, ja naprawdę, ja myślałem, że ten Chiron jest taki, kurczę, no jednak słabszy trochę, a jeśli chodzi o prowadzenie zwłaszcza, naprawdę jest całkiem dobrze. O, wbiliśmy sobie poziom chyba. Właśnie, musimy jeszcze do Chirona zajrzeć, jeśli chodzi o te skille, co on ma tam do kupienia, bo może ma coś ciekawego, na przykład dostaniesz Bugattiego Veyrona za darmo. Chip Chip Team. No, ja mam najlepszy Chip Chip Team w całej Fordzie.
Ale się ciśnie. Poleci 4 paki czy nie? A z tym spoilerem to może być ciężko, nie? Bo tam trochę docisk ma. Ale i tak jestem zaskoczony, naprawdę. I bardzo jestem ciekawy, jak Veyron będzie brzmiał. Au! Długo trochę zniosło. Dlaczego nie gram na kierownicy? Nie lubię takich dużych kontrolerów, wiesz? Zdecydowanie wolę grać na padzie. Bardzo fajnie się w Fordze gra na padzie, zajmuje to mało miejsca, więc... Jesteśmy na 88. miejscu na świecie w klubach, wow! To nieźle. Ja myślę, że tu ilość członków robi dużą różnicę, nie? Duże znaczenie to ma. Ciśniemy. Tutaj zaraz będzie fajne będą zakręty niedaleko. Jeszcze nie ten, ten jest taki trochę... Chociaż nie, dla Bugattiego, Bugattiego ładnie połknął. I ta siódemka, kurde. Ła. Ależ ciśnie ten samochód. Jestem zaskoczony, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi na tych zakrętach. Wbrew pozorom, bardzo przyczepny. Może nawet za szerokie opony dałem do przodu, przez co słabiej skręca, tak mam wrażenie. W ogóle najlepsze samochody na ten wyścig to są takie mega przyczepne, jak właśnie Radical. Z tego co tam przeglądałem, ludzie robią nim przesadzone czasy. Nie wiem, czy mi się Bugatti tutaj uda coś osiągnąć. Ja sobie poza streamem chyba spróbuję pobić mój rekord. To też nie jest jakiś tam najlepszy. Ludzie robią ten wyścig w... No, pobiłem tam o 3 sekundy. Ale nie jestem zadowolony z tego przejazdu w ogóle. Tak wygląda Bugatti Chiron. Zobaczcie, w nocy jak się fajnie świeci. Fajnie zrobiłeś tego Bugattiego. Ja wiem, czy fajnie. Trochę się ślizga, ale zdecydowanie zaskoczony jestem jego przyczepnością, zwłaszcza na starcie. Wydaje mi się, że może jakby były węższe trochę opony z przodu, to... Lepiej by brał te zakręty, ale i tak jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Najbardziej podobają mi się zegary wyskalowane do 500 km na godzinę. To jest jakiś kosmos w ogóle.